Marta Ratuszyńska swój start w wyborach prezydenckich ogłosiła kilka tygodni temu. Założyła Komitet Wyborczy Wyborców Radom dla Mieszkańców, a w środę na konferencji prasowej zaprezentowała liderów list do Rady Miejskiej w Radomiu. W okręgu numer 1 będzie nim Marta Ratuszyńska. W okręgu numer 2 Paweł Musiołek, artysta i terapeuta osób niepełnosprawnych intelektualnie. W okręgu numer 3 listę otworzy Marek Ratuszyński, członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, były pracownik Radkomu i Radpecu. W okręgu numer 4 liderem została Beata Michalec, prawniczka znana z działalności społecznej m.in. na rzecz Parku Stary Ogród. W okręgu numer 5 na pierwszym miejscu znalazł się Marcin Markwat, były zawodnik kickboxingu. Ta drużyna, Radom dla Mieszkańców, będzie miała na celu to, aby kierować się przede wszystkim wskaźnikiem HPI, do którego jeszcze raz powracam, wskaźnikiem szczęścia, nowoczesnym wskaźnikiem ekonomicznym, gdzie zrównoważony rozwój, gdzie zdrowie i otoczenie będą priorytetem dla nas wszystkich. Kolejnych kandydatów mamy poznać na początku marca. Wtedy to Marta Ratuszyńska ma zorganizować kolejną konferencję prasową, na której przedstawi też swój program wyborczy.